Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W zaległym spotkaniu czwartej ligi wielkopolskiej Polonia Kępno pokonała GKS Dopiewo 8-0. Mecz w środowy wieczór rozegrano na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ostrzeszowie. Najsłabsza drużyna czwartej ligi nie postawiła kępnianom zbyt trudnych warunków gry. Zespół okupujący ostatnie miejsce w tabeli to w głównej mierze melodia przyszłości, a trener Przemysław Łoniewski bez względu na kiepskie wyniki daje szansę grania młodym piłkarzom. Dzisiaj praktycznie graliśmy samymi młodzieżowymi zawodnikami, niektórzy po raz pierwszy w zespole po pierwszym treningu, także gdzieś te priorytety musieliśmy dzisiaj postawić gdzieś indziej. Gra nie wyglądała może tak źle. Młode organizmy, fizyka też nie kłamie, tak, moc, siła i ta zaangażowanie tutaj zawodników widziałem, więc no niestety porażka wysoka, ale myślę, że z tej szkoły dzisiaj wyciągną wnioski i będzie wszystko okej. Gdy w szóstej minucie Borys Wawrzyniak otworzył wynik meczu, nic nie wskazywało na to, że to będzie piłkarski koncert orkiestry trenera Bogdana Kowalczyka. W 27 minucie na strzał z dystansu zdecydował się Łukasz Walczak i było 2-0. Kępnianie grali z wielkim polotem. Długo utrzymywali się przy piłce i próbowali różnych wariantów. W 36 minucie na 3-0 podwyższył Wojciech Drygas. Kolejne dwa trafienia były autorstwem Wawrzyniaka, który zaczął kompletować tym samym hat-tricka. Borys trafił w 38 i tuż przed przerwą w 44 minucie. Po zmianie stron w 67 minucie sygnał do ataku dał ponownie kapitan Łukasz Walczak, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wpakował piłkę głową do siatki. Dwie minuty później było już 7-0. Składną akcję wykończył Dawid Rachel. Dzieło zniszczenia w 75 minucie dokończył ten, który rozpoczął, Borys Wawrzyniak. Borys, strzeliłeś kiedyś 4 bramki w czwartej lidze? Nie. Pierwszy raz. W meczu seniorów też? No, nie, kiedyś na sparingach. Na sparingach. Ale tak naprawdę to był fajny mecz w waszym wykonaniu, bo nawet ze słabszym rywalem to trzeba natrudzić się, napracować na boisku, żeby wypracować sobie aż tyle sytuacji strzeleckich. No tak, gdzieś narzuciliśmy sobie taki styl gry, że gramy wysoko, wysokim pressingiem. No, dopiero chciało grać tak, że próbowali tam gdzieś rozgrywać od bramki i udawało się przechwytywać te piłki w środku pola, z czego stwarzały się trudne sytuacje. Także fajnie taki mecz z polotem mi się wydaje i cieszy oko. Trener Bogdan Kowalczyk był pełen uznania dla swoich zawodników. Zagrali kolejny dobry mecz na finiszu tych rozgrywek i prawdopodobnie także tego klubu. No tak, no tutaj przede wszystkim trzeba mieć umiejętności duże i jakość w sobie, żeby też te 8 bramek strzelić. Nie jest łatwo, mimo tego, że przeciwnik zajmował ostatnie miejsce, no to tutaj wiadomo, że też nikt nie przyjeżdża i się jakby no nie położy. No tutaj musimy też dużo akcji i fajnych, i oskrzydlających, i dużo dośrodkowań, dużo strzałów, dlatego to nam dało taki wynik. Na pewno, tak jak mówiłem, no tutaj trzeba mieć duże umiejętności, żeby taki wynik osiągnąć, że chłopcy się naprawdę dobrze dzisiaj prezentowali. Koniec sezonu, został nam jeszcze jeden mecz, mam nadzieję, że też tutaj ten mecz taki da nam taki jeszcze na ten ostatni mecz takiej motywacji i po prostu na zmęczeniu z jakimiś tam urazami, mikrourazami, z bólem, ale pojedziemy i powalczymy. No, wynik wiadomo, zawsze sprawą jest otwartą, ale mam nadzieję, że też tutaj wiadomo, że to są derby i w tych derbach też będziemy chcieli pokazać się z dobrej strony. Mecz z Ostrowiem rozegrany będzie na sztucznym boisku w Pleszewie w sobotę o 16:00. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.